Hej moi drodzy, nie krzyczę na swoje dzieci, czy jest to możliwe? Dzisiaj chcę Wam właśnie pokazać taką metodę, dzięki której ja stałam się bardziej opanowaną osobą, przestałam niekontrolowanie wybuchać, bardziej rozumiem swoje dzieci, a przede wszystkim nie krzyczę na nie. Jeżeli taka tematyka Was interesuje, zapraszam do oglądania dalej. Hej, z tej strony Big Mama. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, jak przestać krzyczeć na swoje dzieci. Myślicie, że to jest możliwe, czy raczej nie? Powiem Wam, że ja jako mama czwórki dzieci udało mi się w pewnym stopniu opanować swoje emocje i stałam się osobą, która mniej krzyczy na swoje dzieci. Oczywiście zdarza mi się czasami wybuchnąć, bo się za dużo tego wszystkiego nazbiera, ale jeżeli mam siebie porównać sprzed kilku lat, a teraz, jest tego znacznie, znacznie mniej. Jak to się stało? O tym dowiecie się w dzisiejszym filmiku. Każda z nas robi sobie jakieś takie postanowienia. To są najczęściej postanowienia noworoczne albo jakieś w ciągu dnia. Na przykład takie, że od jutra zaczynam biegać, od następnego miesiąca czytam regularnie 3 książki, albo od poniedziałku nie jem słodyczy, zero, absolutnie nic. I takie różne rzeczy. Ja ogólnie też jestem taką osobą, która lubi sobie właśnie postawić jakiś cel, jakieś wyzwanie i je realizować. I później powiem Wam, że zastanawiałam się, dlaczego tak jest, że albo w pewnym momencie odpuszczam, albo nie realizuję go do końca, albo po prostu zanim zacznę cokolwiek realizować, już odpuściłam i już mi się nie chce. Jest to po prostu naturalną rzeczą w naszym organizmie, że my jako ludzie potrzebujemy natychmiastowej gratyfikacji, nagrody i to, co wydaje nam się czasami niemożliwe, czyli na przykład zrzucenie 10 kg, już na samym starcie nas dołuje. Oczywiście takie postanowienia są dobre. Takie postanowienie na przykład, że nie będę krzyczeć na swoje dzieci, też jest ok, bo już zaczęliśmy jakąś przemianę. Właśnie wtedy, kiedy rozmyślamy, żebyśmy chcieli coś zmienić w swoim życiu, to już jest taki pierwszy krok, który Ty wykonujesz do zmiany siebie, zmiany swoich nawyków i to już jest malutki sukces. Jak to przerodzić właśnie w coś trwałego, co jest, a nie co jest po prostu raz jest, raz go nie ma. Dzisiaj chcę Ci opowiedzieć o metodzie małych kroków. Jest to metoda, która uratowała wiele właśnie sfer naszego życia z moim mężem i przede wszystkim była właśnie taką metodą, że ja przestałam mniej krzyczeć na swoje dzieci. Oczywiście, kiedy my sformułujemy sobie takie założenie, że nie jem słodyczy, na samą myśl już nam się odechciewa, bo kiedy sobie pomyślimy na przykład o kawie, którą zawsze słodzimy, no to od razu mamy poczucie, że coś straciliśmy, co jest dla nas bardzo ważne, co nie? Kiedy w ogóle nie czytamy, a sobie myślimy, że będziemy czytać po 3 książki w miesiącu, i zaczniemy czytać jedną i tak naprawdę widzimy, że po prostu wleczemy się z nią przez cały miesiąc i o niej skończyliśmy, to już też nam się odechciewa. Kiedy mamy problem z jakimś uzależnieniem, w dzisiejszych czasach jest to przede wszystkim uzależnienie od telefonu, od siedzenia na Instagramie, na Facebooku i kiedy chcemy z tego zrezygnować i mówimy od jutra odcinam po prostu wszystkie media, to tak naprawdę na jeden dzień nam na pewno się uda, może nawet i na tydzień, ale kiedy dorwiemy znów ten telefon, to po prostu spędzimy na nim więcej czasu niż po prostu spędzaliśmy dotychczas. Więc dzisiaj chcę Wam opowiedzieć właśnie o metodzie małych kroków. Wyobraźcie sobie coś takiego, że jedziecie po ciemku samochodem. Na pewno mieliście taką sytuację, że było ciemno, wsiedliście do samochodu, nie czuliście się może bardzo dobrze, ale włączyliście światła i widzieliście kawałek drogi. Wiedzieliście, że na przykład jedziecie do swojej mamy czy gdzieś do przyjaciółki w odwiedziny, ale jest po prostu ciemno. Nie widzicie
dużej odległości, tylko te właśnie 100 metrów, które nam oświetla samochód. I dojeżdżacie na miejsce. Zobaczcie, jakie to jest właśnie proste do przełożenia. Mieliście dojechać ileś tam kilometrów, nie widzieliście praktycznie niczego, tylko właśnie te 100 metrów i dojechaliście na miejsce. Czyli osiągnęliście swój cel. I zobaczcie, ważna tutaj była w tym droga. Te kluczowe 100 metrów. I dzisiaj właśnie chcę Ciebie zachęcić, jeżeli Ty jesteś właśnie taką nerwową osobą, która po prostu ciągle podnosi głos, krzyczy na swoje dzieci, nie jest opanowaną osobą, nie stawiaj sobie takiego założenia, że więcej na nich nie będziesz krzyczeć, no bo to jest niemożliwe. To jest po prostu niemożliwe, ale sobie postaw takie założenie. Ja właśnie zrobiłam je kilka lat temu i właśnie się tego bardzo trzymam, że kiedy wchodzę do swojego domu, chcę być uśmiechnięta, że kiedy wracam z pracy, chcę być zadowolona, bo wiem, że wtedy widzą mnie taką moje dzieci. I pomimo tego, że ja mogę już się trochę wewnętrznie gotować, bo wiele rzeczy nie zostało zrobionych, ja to sobie postanowiłam i nic mnie to nie kosztuje, że w tym momencie się uśmiecham. I tak naprawdę już tłumię właśnie swój pierwszy wybuch. I to już jest duży sukces. I kiedy to opanujesz, będziesz mogła przejść do kolejnych rzeczy. Ja właśnie jeszcze z takich metod małych kroczków, które właśnie wykonuję, żeby nie krzyczeć na moje dzieci, to kiedy one mnie wkurzą, na pewno to słyszeliście, liczę sobie do 3 w spokoju. I jak wtedy policzę, to mogę wybuchnąć. I tak naprawdę czuję, jak ja się gotuję w środku, ale już ta taka pierwsza złość minęła. Zachęcam Ciebie do tego, że jeżeli chciałabyś coś zmienić w swoim życiu, to zacznij od małych kroków, bo jeżeli całkowicie coś utniesz, to za jakiś czas wrócisz do tego samego z podwojoną siłą. To też jest z odchudzaniem, z bieganiem, z czytaniem, czy z różnego właśnie rodzaju rzeczami, które sobie zakładamy. Powiem Wam, że nawet takie zrezygnowanie ze słodzonej herbaty. Ja kiedyś piłam herbatę słodzoną, a teraz kompletnie nie muszę jej właśnie słodzić. A jeżeli ona mi przestanie smakować, to po prostu jej nie będę pić. I do czego, od czego ja zaczęłam właśnie to robić, że nadal słodziłam tą herbatę, ale zawsze od ciut mniej. Kiedy to była łyżeczka, zaczęłam słodzić taką jedną płaską łyżeczkę, po jakimś tam czasie zaczęłam słodzić pół łyżeczki, później ciut, a później zauważyłam, że naprawdę w ogóle tego cukru w tej herbacie nie potrzebuję. I właśnie zrezygnowanie z takiej małej rzeczy przejawia się w tym, że jesteśmy zdolne, żeby zrezygnować z kolejnej rzeczy na rzecz wyższego celu. I pamiętajcie, chcę Wam dzisiaj zostawić Was tą myślą, że cel w sam sobie nie jest ważny. Ważna jest ta droga, którą będziemy pokonywać i niech ona będzie jak najbardziej miła dla Was. Bo jeżeli to będzie droga ciężka, taka usłana, wiecie, cierniami, to będzie Wam bardzo trudno i w pewnym momencie odpuścicie, a właśnie my nie chcemy tego robić. Chcemy iść dalej, do przodu. Czyli sprawdźcie u siebie właśnie tą metodę małych kroczków. To mają być takie małe kroki, które są praktycznie niezauważalne. Więc do dzieła, moje drogie. Pozdrawiam Was wszystkie bardzo serdecznie i do zobaczenia.